Tłumaczyłem bloki ponad 100 razy i co z tego wyszło? Zasubskrybuj i sam się przekonaj. W dzisiejszym odcinku troszeczkę tych bloczków będzie. Będą te bardziej pospolite i będą te, na które najbardziej czekacie. Ale zacznijmy od takiego dębowego pięka. A więc co z niego wyjdzie? Cytrus? No dobra, mam na to pomysł. Wymyśliłem, że skoro cytrus, no to cytryna. Bo jak życie daje ci cytryny, to zrób z nich lemoniadę, więc robimy. Prosta, porowata teksturka. Oczywiście jak cytryna to kolor żółty, więc całą zrobiłem na żółto. Później wziąłem sobie chyba teksturkę z spaczonego pnia, ustawiłem ją tam na mniejsze krycie i mieliśmy już bok naszej cytryny. Na górze zrobiłem dokładnie tak samo, dałem tą samą teksturkę i dodałem listka. A w grze prezentuje się to w taki sposób. Przepraszam was widzowie, teraz w Minecrafcie dębów już nie ma, teraz macie cytryny i możecie se ścinać cytryny jak chcecie. Jak życie daje wam cytryny, to zróbcie z nich co? Guzik subskrybuj jest tam na dole, możecie zasubskrybować. To naprawdę nic nie kosztuje, no. Ten odcinek rzeczywiście nie jest normalny. Przepraszam was, pszczółki, nie ma już dębów. Teraz w Minecrafcie rosną cytryny i to wszędzie, różne, o takie piękne. Może kiedyś ktoś zrobi w Minecrafcie pomarańcze? Będziemy mogli sobie zrobić jakiś soczek multivitamina. Tego pana sobie odłóżmy i następny mamy ociosany wiśniowy pień. Co wyjdzie z niego po przetłumaczeniu go 100 razy? Nie mam zielonego pojęcia. A więc przekonajmy się. Oszczędza pieniądze? Ja jak mam pieniądze, to wydaję je na Lego. Żeby pieniążki oszczędzać, najpierw trzeba je mieć. A skąd się biorą pieniążki? Oczywiście, że z góry pieniędzy. Ale najpierw na tą górę pieniędzy musisz sobie zapracować. Więc to wymyśliłem właśnie na tą teksturkę. Góra pieniędzy. Blok ściśniętych ze sobą dolarów. Oczywiście wszystko w kolorach zieleni. Wszystko przepasałem żółtą kontrastową wstążką i voila. I tak się prezentuje to w Minecrafcie. Słuchajcie, możecie mieć teraz w Minecrafcie góry, dosłownie góry, ogromne góry pieniędzy i być totalnie bogatym. No, fałdolców sobie na pewno za to nie kupicie, ale zawsze, słuchajcie, warto marzyć. Pieniądze sobie odłóżmy, a w tym czasie zajmijmy się na może nowymi deskami. Co się stanie, jak przetłumaczymy je 100 razy? Już cię tego boję. Tłumaczymy i o matulu, co oni ci zrobili? Cytując klasyka, skoro kurczak atakowego w Minecrafcie mamy, no to nic prostszego. Po prostu przeniesiemy sobie go na tą teksturkę i tak też zrobiłem. Pomalowałem wszystko na biało, dodałem oczka, dodałem dzióbek, dodałem te korale, bodajże tak to się nazywa i voilà, tak to się prezentuje w Minecrafcie. Myślę, że każdy z nas kiedyś chciał mieć blok kurczaka w Minecrafcie. No to teraz go macie. Zostawcie za to łapkę w górę, dobra? Subskrypcja taka na przykład w ogóle nie gryzie. Łapka w górę tak samo. Brakuje jeszcze tego, żeby ten blok zaczął gdakać i wtedy by było wszystko do kompletu. Albercik, słuchaj, mam dla ciebie sprawę. Patrz, to jest kura. Nie mam zielonego pojęcia, do czego można użyć taki blok. Może do zrobienia gigantycznej kury. No na przykład w jakiś taki sposób. Ta kura jest straszna i wysysa moją duszę. Przejdźmy do następnego bloku, jakim są ociosane, spaczone strzępki. I co z niego nam wyjdzie, jeżeli przetłumaczymy go 100 razy? Te odcinki piorą mi mózg, za to się należy łapka w górę. I wytnij obraz! Że jak mam ja to wyciąć? Skąd mam wyciąć ten obraz? Halo! Coś mnie tu nie pasuje. Pójdziemy na totalną łatwiznę i weźmiemy już istniejące w Minecrafcie tekstury. Jakaś ramka któregoś z istniejących już obrazów i jego tył. I oto tak to się kończy. Koniec końców prezentuję w grze. Weźmy sobie jakiś obraz i położmy go tutaj. No rzeczywiście, wyciąłem skądś ten obraz. Dajcie znać, kochani, do czego wykorzystalibyście taki blok. Może jakaś ściana jakiegoś takiego troszeczkę pruskiego muru? Może? A skoro nie ma już spaczonego drewna, to możemy je tutaj sobie odłożyć i przejść do bambusowej mozaiki. Ta jest blokiem, który dosyć przypadł mi do gustu, odkąd on jest w Minecrafcie. Jak budowałbym jakiś domek w żółtych odcieniach, na pewno ten blok znalazłby się tam. Razem na przykład z takim ulem, który całkiem nieźle naśladuje taką boazerię, no powiem wam, że taka ścianka całkiem nieźle się prezentuje, ale niestety za chwilę ona totalnie zniknie, bo po przetłumaczeniu jej 100 razy otrzymamy efekty papierowe. Mój kanał jest jak z papieru, bo nikt mnie nie subskrybuje. Zasubskrybuj mój kanał i nie bądź jak domek z papieru. Pomysł był prosty. Pomyślałem, że zrobimy coś w stylu jakiegoś takiego japońskiego parawanu i tak też zrobiłem. Kolory sobie pobrałem z minecraftowej karty. Narysowałem taką kratkę, przestrzeń pomiędzy tą kratką wypełniłem kolorem białym, a w grze musicie mi, kochani, przyznać jedno, że chyba w teksturki to ja potrafię, bo wygląda to naprawdę wyśmienicie i totalnie jak właśnie taki chiński czy tam
japoński parawan. To już jest bardziej, słuchajcie, sensowna głupotka, która wyszła po przetłumaczeniu bambusowej mozaiki 100 razy. A teraz przechodzimy do bloku mchu. No naprawdę, jak to po przetłumaczeniu 100 razy nie będzie dalej mchem, to ja przestaję wierzyć w ludzkość i w jakąkolwiek inną technikę. A więc blok mchu. Jest wiele książek. No na pewno, słuchajcie, na świecie jest wiele książek. W Minecrafcie na przykład mamy taką biblioteczkę, tą nawet możemy sobie uzupełnić. Całkiem sporo tych książek. Ja nawet tam jakieś mam. Ale skoro chcą więcej książek, dostaną więcej książek. I wpadłem na prosty pomysł, że będzie to blok składający się z ogromnych książek. Niczym jakieś ogromne wydania Władcy Pierścieni Tolkiena. Kolory pobierałem sobie oczywiście z naszej normalnej minecraftowej biblioteczki i kolejne grzbiety książek powstawały na bloku. Bodajże najpierw był czerwony, niebieski, później był chyba brązowy, na samym końcu zielony albo taki jakiś żółty? Być może coś pomyliłem. I oto w Minecrafcie mamy nawet książkowe dywany. Od dzisiaj w Minecrafcie nie mamy już mchu, niestety. Mamy tylko blok książek i to bardzo, bardzo ze sobą skumulowanych. Oj, 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 co tutaj się stało? Ewidentnie nie jest to już ten biom, który znamy i kochamy. Naprawdę, widzowie, radzę wam nie tłumaczyć niczego 100 razy, bo wtedy wychodzą takie totalne monstra. A teraz rzeczywiście coś, na co wszyscy czekaliście, czyli dyrcioch, ziemia, lub jak to sobie tam woli to nazywać. Szczerze już się boję, co tłumacz odwali tłumacząc to 100 razy. A więc... to kupa! Jaja sobie robisz! No nic, jak już musimy robić coś takiego, to zróbmy to chociaż dobrze. Nie myśląc za długo, wziąłem się do roboty i wykorzystałem istniejące już w Minecrafcie tekstury, które nadają się do tego idealnie. A mianowicie zaorana ziemia. Usunąłem z niej na przykład kamyki, obawiłem się trochę kryciem, a na sam koniec zmieniłem lekko kolorystykę i nasaturowałem. Jaka pyszna czekolada! No dobra, widzowie, teraz w Minecrafcie rzeczywiście mamy wielkie gu... Teraz lepianka z dirta nabrała innego znaczenia. Dobrze, że gry komputerowe nie wydzielają zapachu. Mam wrażenie, że ten blok symbolizuje jakość kontentu na YouTubie. A ja może tą czekoladę już odłożę i przejdźmy do następnej rzeczy, jaką jest blok ametystu. Bardzo ładny bloczek, stylowy, magiczny i nie wiem co jeszcze. A więc jaką straszną rzecz zrobi nam z nią tłumacz? Zobaczmy. Można używać, dziękuję za pozwolenie. A skoro można używać, no to postanowiłem, że po prostu napiszę na tym bloku, że można go używać. I tyle, czego więcej oczekujesz? Jak widzicie, teraz macie ode mnie i od bloku totalne przyzwolenie, że możecie używać tego bloku. Można używać. Teraz ten blok stał się totalnie bezużyteczny, ale za to jak dobrze doinformowany. Wiecie co, ja chcę zobaczyć, jak wygląda z tego geoda. Halo, mamy, o matko. Ta geoda wygląda ciekawie. Ale jednak dobrze, że Google tłumacz nie robi teksturek. Moi drodzy, co robicie, jak chcecie być mocni w Minecrafcie? Otóż szukacie pradawnych zgliszcz i itemów potrzebnych do stworzenia netherrytu. A więc zobaczmy teraz, co stworzy nam Google tłumacz. Starożytna świątynia? Wiecie co? Mam pewien pomysł. Postanowiłem, że zrobię z tego pixel arta i na bloku pradawnych zgliszcz pojawi się rzeczywiście starożytna aztecka świątynia. Więc wyciąłem z oryginalnej teksturki taką jakby piramidę, później dodałem trochę liści azalii, żeby zrobić jakby taką dżunglę. A propos dżungli, wykorzystałem również teksturę dżunglowego drewna i koniec końców w grze prezentuje się to w taki sposób. No, całkiem ciekawie, co nie? Kusi mnie, aby zobaczyć to w naturalnym środowisku. A więc lecimy. Okej, jestem w nederze. Teraz by trzeba było znaleźć debrisy. Może gdzieś tu je zobaczymy? I czy my coś tutaj mamy? Tak! Udało się, słuchajcie, no wygląda to dziwnie, nie nederowo, bo jest troszeczkę zielono. Ale tak czy siak, przyznam szczerze, że chyba troszeczkę ten pixel art coś mi tam wyszedł. Zostawcie za to łapkę w górę. A na sam koniec to, czego wszyscy szukamy zawsze w Minecrafcie, czyli szczęścia w postaci diamentów. Co się stanie, kiedy przetłumaczymy to znowuż 100 razy, co? Diamentowy naszyjnik, w miarę normalnie i mam na to pomysł. Bawiąc się oczywiście zwykłą teksturą łupku, łupkowym złożem diamentów, postanowiłem, że ułożę jakby taki kształt litery U, jak to przeważnie naszyjniki się przedstawia. Później dodałem oczywiście złoty łańcuszek i w grze się prezentuje, co w taki oto sposób. Nie wygląda
to po prostu dziwnie. Wygląda to w miarę, bym powiedział, nawet naturalnie. Chętnie zobaczyłbym to, słuchajcie, w jakiejś aktualizacji archeologicznej, kiedy to wkopując się w jakiejś nowej strukturze, byśmy mogli znaleźć właśnie jakieś pradawne skarby, typu kielichy, typu właśnie naszyjniki. Kusi, żeby zobaczyć to w naturalnym środowisku, nie? Zejdźmy sobie na dół i poszukajmy tutaj diamenta. Ale z racji, że on wygląda kompletnie inaczej, mam wrażenie, że będzie z tym troszeczkę więcej problemów, ale nie! Jak widzę, całkiem nieźle się to prezentuje w naturalnym środowisku. Fajnie by wyglądało w takiej, słuchajcie, aktualizacji jakiejś archeologii. I koniec końców nasza menażeria dziwacznych bloków, dziwacznych tłumaczeń wygląda w ten oto taki sposób.